swojej sławnej mamy. Na nastolatce wywierana jest ogromna presja. Nawet Radosław Piwowarski bardzo martwi się o jej przyszłość. Kto tak bardzo naciska na córkę Anny Przybylskiej? Kariera Oliwia Bieniuk uszyła z kopyta. Dziewczyna od dawna uczęszcza także na lekcje aktorstwa. Niewykluczone, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy zobaczymy ją w jednym z seriali, zwłaszcza że ma na swoim koncie debiut, który odbił się szerokim echem w mediach. Córka Anny Przybylskiej zagrała w filmie YouTubera, znanego w sieci pod pseudonimem Reżyser Życia. Na swoim kanale porusza on tematykę związaną z problemami nastolatków. Czy Oliwce uda się zrobić podobną karierę, jak Ani Przybylskiej? Co na ten temat mówi Radosław Piwowarski, odkrywca talentu jej matki? Radosław Piwowarski o karierze Oliwii Bieniuk. Oliwia Bieniuk, mimo że jest córką znanej aktorki, nie ma łatwego startu w show biznesie. Na młodej dziewczynie wywierana jest ogromna presja, a wszyscy cały czas porównują ją do bardzo zdolnej mamy. Chociaż jej tata, Jarosław, stara się, aby córka była w tym wszystkim rozsądna, to wiadomo, że w branży rozrywkowej dochodzi do różnych sytuacji. O tym, jakie niebezpieczeństwo może spotkać 18-latkę, opowiedział w wywiadzie dla magazynu Flash Radosław Piwowarski. Reżyser już teraz wie, że Oliwka musi zmagać się z naciskami ze strony różnych osób. Ludzie z branży będą jej obiecywali różne złote pantofelki, a nawet już to robią? Wiem, że są na nią ogromne naciski. Ania trzymała rodzinę silną ręką, to była kobieta, która nie ulegała presji, nie wchodziła w układy i cudownie wychowała dzieci. Nie znam Jarka, ale on też podobno mądrze steruje karierą córki, mówi Piwowarski. Miejmy nadzieję, że Oliwia rozsądnie pokieruje swoją karierą i uda jej się osiągnąć podobny sukces do tego, którym mogła pochwalić się jej mama. Jeżeli po Ani odziedziczyła nie tylko urodę, ale także charakter, to zapewne nie trzeba martwić się o jej przyszłość.